Wojciech. Ja mam na imię Michał. Razem jesteśmy pomysłodawcami projektu WaveShock. A czym jest ten projekt, powiem Michał? Projekt WaveShock jest to projekt budowy bazy wakeboardowej opartej na systemie 2.0. Będzie to pierwsza baza oparta na systemie dwusłupowym na Lubelszczyźnie, nad zalewem w Biszczy, w województwie lubelskim oczywiście. A co już mamy? Co się nam udało zrobić do tej pory? Udało się nam wygrać przetarg na teren pod budowę, udało się nam kupić cały potrzebny osprzęt do naszego wyciągu, wszystkie kaski, deski, kamizelki, pianki. A brakuje nam tylko wyciągu, na który chcemy zebrać poprzez portal polachpotrafi.pl. I co? No i mamy oczywiście coś dla Was w zamian, tak? Czyli bardzo fajne nagrody, o których zapraszamy Was na stronę wspieramwakeshock.pl, gdzie są te nagrody opisane. No i po prostu zachęcamy Was do wsparcia, bo robimy to też dla Was. Od razu serdecznie Was tam zapraszamy. Dołączcie do nas, budujcie z nami nasz wakepark i pływajcie z nami przez 2 miesiące za free. A jeśli nie wiecie, czym jest wakeboard, to zaraz zobaczycie na filmiku. Liczymy na Wasze wsparcie. Wspieram WakeShock. Wspieram WakeShock. Wspieramy WakeShock. Wspieramy WakeShock. Dla mnie generalnie jest zajawką, to jest coś, co lubię robić. Po to tworzymy wyciągi, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. Wspieram WakeShock. Wspieram WakeShock. Polecam. Siema wszystkim, jesteśmy Wake Up Silesia na Śląsku w Świętokłowicach. Mówimy styl życia tak naprawdę. Wspieram WakeShock. Wspieram WakeShock. Wspieram WakeShock. Wspieram WakeShock! Wspieram moich ziomeczków z Lubelszczyzny. Wspieram WakeShock, na pewno go odwiedzimy. Siemanko. Wake and Roll Park w Łodzi. Niestety ich nie ma. Bardzo fajne miejsce, trochę plaży. Do tego dwie przeszkody. Rowerki, możesz sobie pośmigać. I co? To samo robimy u nas na Lubelszczyźnie.